Nie tak dawno, korzystając z okazji rocznicy Okrągłego Stołu, postulowano, żeby na okoliczność kryzysu zrobić kolejny Okrągły Stół, w którym o tym, jak walczyć z kryzysem, radzić będą partie koalicji rządzącej z opozycją. Wydaje się z rozmaitych informacji, które do nas dochodzą, że na razie należałoby postawić mały Okrągły Stolik, przy którym dogadaliby się członkowie samej koalicji rządzącej. Czy jest kryzys, jak twierdzą jedni, czy nie ma kryzysu, a jeżeli jest, to czy rząd zamierza z niego wychodzić poprzez szukanie oszczędności, jak twierdzi premier, czy też, jak twierdzi koalicyjny PSL, poprzez zwiększanie wydatków. Problem z dogadaniem się ma nie tylko Platforma z PSL-em, bo nawet w resortach rządzonych przez PO dochodzi do dziwnych rzeczy, takich jak zaliczenie przez resort infrastruktury do enronowskiej operacji księgowej 10 miliardów, z których, jak okazuje się, ponad 3 miliardy to pieniądze unijne, których my sobie dowolnie księgować nie możemy. Widać, krótko mówiąc, wyraźnie, iż rząd, który tak znakomicie radzi sobie z komunikacją ze społeczeństwem i różnymi propagandowymi akcjami w rodzaju szukania 20 miliardów, ma duży kłopot ze skomunikowaniem się z własnym ministrem finansów, premierem, wicepremierem, nie mówiąc już o szerszym gronie.